główny sponsor, czyli Chemia, czyli firma Chemika. Tam oraz i kategorii rzutowych. Krzysiek! Po 2 kilometrach. Zmieniłem trochę zasady gry. Do tej pory zbieraliśmy zgłoszenie do ostatniej minuty i mieliśmy chyba w jednym sezonie, w zeszłym roku, ponad 470 zawodników. Z tą różnicą, że nie wszyscy mogli dostać medal. I to było taką przyczyną trochę nieporozumień. W związku z tym w tym roku zmiana jest zasad tak, że przyjmujemy 400 zgłoszeń, czyli tyle, ile mamy zawodników i właśnie medali, przepraszam. I właśnie taką ilość mamy dzisiaj na starcie. Chyba 2 lata temu jedynie ze względów na pogodę było tam trochę nerwowości wśród zawodników. Raz ktoś był niezadowolony z powodu właśnie tego, że nie otrzymał medalu, ale generalnie rzecz biorąc ludzie sobie chwalą za organizację, sprawność przebiegania tej imprezy. Każdy poje sobie, znaczy poczęstunek otrzyma. Później mamy bardzo fajną ceremonię wręczania medali, bo dostajemy nie tylko zwycięzcę, ale także w wyniku losowania praktycznie połowa uczestników może dostać nagrodę. To może wpływa na tą dobrą opinię o nas. Tak, jest bardzo dobrze przygotowana, dobrze zabezpieczona. Pod tym względem jest wszystko w porządku. Ona jest w miarę płaska, tam jest jeden tylko podbieg, więc nie jest uciążliwa. I sądzę, że tutaj nie tyle zawodowcy, co ludzie, którzy rekreacyjnie biegają dla tego medalu, to tu najchętniej przyjeżdżają. Jak pan wspomniał wcześniej, to jest zakończenie sezonu. To jest taka rzadka już impreza, żeby w grudniu biegać. Jestem z siebie bardzo zadowolony, jest to moja życiówka na 10 km, przy czym pogoda bardzo mi sprzyjała, a trasa jak zwykle w Rybniku ciężka. Że tak powiem w żargonie trochę biegowym, była to pogoda na rekord świata, bezwietrznie, nie padało, temperatura nie była za wysoka, bardzo dobrze się biega w takiej atmosferze. Ja przez długi czas trenowałem biathlon. Tak naprawdę bieganie zacząłem trenować w maju z trenerem Maciejem Ciepakiem, który jest organizatorem tego biegu. No i na początku, rok temu, w tym biegu miałem około 37 minut. No ale od tego roku zacząłem mocniej trenować, no i wyniki się poprawiły. Jest to moja życiówka, z czego jestem zadowolony.